Hej, witam was ponownie na moim kanale New Day, New Blessings. Jestem dzisiaj z Ogi i razem będziemy testować przekąski z Auchan. Więc mamy tutaj kilka takich zdrowych przekąsek, niektóre są zdrowsze od innych, no i tak naprawdę ocenimy smak i skład. Oczywiście te rzeczy nie powinny stanowić podstawy diety, natomiast oczywiście dietę można sobie urozmaicać i dodawać sobie takie właśnie dodatki. Fajnie by było, jakbyś się złapała. No dobra, czego chcesz zacząć? Zaczniemy od... tego. Jest wegańskie i możliwe, że słyszeliście już o tych produktach, to są produkty VioLife. Ja akurat znam te produkty. Robią fenomenalny ser feta, który jest po prostu tak delikatny, wegański i przepyszny, jest tak kremowy. Bardzo delikatne, wow, super. Not sponsored. Coco spread. No taka Nutella wegańska, co nie? Wezmę chlebek. Cheers, baby. Super. Teraz nie przegryzasz się, już mówisz super. No super jak Nutella. Taka mniej słodka Nutella. Ogólnie te produkty są na bazie oleju kokosowego, więc to też nie są produkty, które powinno się spożywać cały czas, bo jednak powinniśmy uważać na ilość nasyconych tłuszczów, które spożywamy w ciągu dnia. Nie jest źle. Nie jest źle, plus jest fortyfikowane witaminą B12, co jest bardzo ważne dla wegan. No, ja bym sobie po prostu kupiła Nutellę, ale fakt, że mogę kupić coś takiego, jest to lepsze niż Nutella, jak chodzi o po prostu jakość i do tego jest naprawdę smaczne. Ja bym powiedziała, że to jest jak Nutella, która jest po prostu trochę lżejsza, bo to nie jest aż takie słodkie. No taka budyniowata Nutella, co nie? Tak. No, że tak miałam taką konsystencję, że nie jest taka gęsta. Okej, okay, it's all good, od czasu do czasu, why not, co nie? Uj, zobacz. No, ale teraz your girl goes crazy. Uważam ogólnie, że to jest dla dzieci. Bo tutaj z tyłu mamy takie zjemnie. Nie, ale to ma być zachęcający nie tylko dla dzieci. To chciałam powiedzieć, ja uwielbiam takie rzeczy. Lubię taką konsystencję. A to tak jak młode, tak? Tego... Ty jesz? Nie, po prostu dla mnie to jest takie na szybko. Wiem, że nie jem takich okropnych rzeczy, nie wiem, w których jest dużo tłuszczu, dużo cukru, bo ja nie mam takiej znajomości jak Osima. Ja po prostu to myślę, jeśli małe dziecko może to zjeść, prawdopodobnie ja mogę to zjeść, nie będę miała, nie wiem, jakichś powikłań. To jest jedna rzecz, którą ja muszę wiedzieć. Skład. Mamy tutaj jabłka, mamy jagody, banany, o, kasza jaglana, płatki jaglane, siemię lniane. O, i koniec. No, to jest jaglanka i mus. No co z tego, ale często wiesz, dodają jeszcze jakieś inne. Ale ja ci mówię, że ja to sprawdziłam. Tak? Tak. Oh my goodness, skład jest super, jest, jest krótki, im krótszy skład, tym lepiej. No i tak naprawdę, jeżeli jesteście w stanie przeczytać wszystkie składniki, to bardzo dobrze. Ja pierwsza bym próbować. No spoko. Taka papka, jak kto lubi. Nie, myślę, że zjadłbym po prostu jagody, albo bym zjadła całe jabłko. No ale macie tutaj taką opcję, jeżeli jesteście nawet w takiej żabce, bo mimo tego, że to kupiłam w Auchan, to myślę, że też mają... Jest w żabce, bo ja zawsze kupowałam w żabce. No. Mi się podoba. No bardziej, że no nie wiem, siedzisz przy komputerze, przed komputerem, robisz coś w biegu, nie wiem, nawet jesteś w pociągu. To jest po prostu fajna opcja, jak się śpieszysz. Nie no, pewnie. I dostarczacie sobie też jakiś witamin. One ciastko. One ciastko? Powiedziałaś to tak jak Julian z... Król Julian z... Jak to się nazywa? Madagaskar. One ciastko orzechowe. Prosty skład. Prosty skład, bo mamy tutaj płatki zbożowe i jest to mieszanka płatków owsianych, gryczanych, jest masło orzechowe, jest cukier kokosowy, sezam, jaja, soda oczyszczona i tyle. A są w tym jaja. Ale jaja. Musiałam. Ta cała grafika też mi się mega podoba. Dla mnie jest mega zachęcająca. A, ale jest mega zachęcająca, bo ja uwielbiam małpki. A tak sobie myślałam, zachęciłoby mnie. Szczerze? Nie spodziewałam się tego, że będzie takie słodkie, co nie? Dokładnie to, co ja myślałam. Ile cukru tutaj mamy? A, 7,6. Czyli to już jest taka średnia granica. Nie. Ja nie lubię tak bardzo sezamu. Ale tak to spoko.
ale jak widzicie, no nie miałam takiego szału jak wcześniej. Moglibym dodać trochę mniej tego sezamu, ale bardzo smaczne. Trochę dużo cukru. But we like it. I też bardzo mi się podoba opakowanie. Vital! 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 Okej, okay, dobra. Wow. Dobrze, zobaczmy. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj sok jabłkowy, zagęszczony przeciel jabłkowy, jabłko suszone, płatki owsiane, truskawkę suszoną, olej rzepakowy, a na syf mamy tutaj soczki. Już lepiej moim zdaniem sięgnąć po prostu owoc. Wow. Bardzo słodkie, co nie? Jest słodkie. Za słodkie. Moim zdaniem już lepiej sięgnąć po normalne owoce. Spróbujmy czegoś mniej słodkiego. Ja sugeruję kawkę. W składzie to jest kasza gryczana palona i olej rzepakowy. To takie... A to do płatków? Zalać po prostu mlekiem, było spoko. No, to mleko, owoce. Lepsze niż ten Vital. Vital. Coś takiego, coś takiego można wydać dziecku? Tak. Moje dziecko będzie jadło chrupki gryczane. Ale ja w taki sposób kojarzę, czy coś jest takie, wiesz, naturalne. Lentils, soczewica, Lorenz. Dobra. Próbujemy? Próbujemy. Sól 2,8 gramów na 100 gramów. To jest bardzo dużo, ponieważ powinniśmy spożywać tak z 5 gramów dziennie. W smaku okejka. Ja akurat bardzo lubię takie rzeczy. Ale no też nie oszukujmy się, moja dieta nie jest jakaś 100% czysta i perfekto. Ale żałujesz dużo nowych rzeczy. Tak, ja uwielbiam przekąski, naprawdę, więc dla mnie takie dodatki why not, poważnie. Teraz próbujemy... Jeżeli jest to część zbilansowanej diety. Ale widzicie, że teraz w głowę, bo złapałam tutaj baton w czekoladzie. Okej. Okay. I to jeszcze oszon. Oszon bakaliowy. Okej, 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 okej. Smakuje jak Michałki. O! Do ciebie jak można dać koleżanki. To jest tiki-taki. Tiki-taki, kasztanki. Kurde, skład jest taki długi. To wszystko to jest skład. Więc chyba nie muszę dużo mówić. It is what it is. Ja chcę spróbować tego. Ja, to jest naprawdę dobre. To jest taki deser. Wysoko białkowe poduszki zbożowe. Bez nadzieja. Bez nadzieja. Bez nadzieja. Substancja słodząca to maltitol. Nie wiem, czy trochę za dużo ci nie dam. Czekaj, najpierw spróbujmy bez mleka. A nie powinniśmy spróbować z mlekiem? Trochę smakuje jak to. I don't like it. Maltitol, to się z nim przesadzi, to przyczyszcza. Maltitol, ci jest zabójca. Ja widzę siebie taką po prostu w takim westernie. Ja stoję na jednym końcu ulicy Maltitol, po drugiej i tak... Maltitol! It's called Tempo, so... Jeśli tam to mnie przyczyściło, to już w ogóle. Tempo? Tempo. Dobra. Tam chyba jest napisane, co nie, high fiber i tak dalej. Oczywiście mamy tutaj figę. Wow! Nie spojrzałem z tego. Patrzcie, tutaj mamy wafelek z tyłu. Czyli zdjęcie totalnie nie pokazuje rzeczywistości. Właśnie figa mnie tak troszkę obrzydza. Więc... Ale dziwne. Tak szczerze? Ja chyba też nie lubię figi za bardzo. Czerki. Wiesz, czemu jej nie lubię? Przez to, że jak mieszkałaś w Irlandii... Tak! Było coś... Fig rolls. Oh my goodness.
Każdy uwielbiał te fig rolls, a nie wiem dlaczego ja je w ogóle jadłam. Nie wiem. A też ich nie jadłam. I mama nam kupowała czasami też kocie. Ja zawsze je jadłam, a nigdy chyba nie lubiłam fig za bardzo. Nigdy. Tylko 5 składników. Mhm. Dobra, jemy. Proszę. Daktylowy baton. Jakie tutaj mamy składniki? Kawa, orzechy. Twój jest banan, ale... Orzechy ziemne, daktyle, banan. Dla mnie okej, okay, zreszczało, ale na 100 kalorii... Co? Wolałabym łyka coli. A ja prób. I pavolosi. I pavolosi. To jest przekąska kukurydziana o smaku sera, kurkumy i imbiru. O. Dawaj. Miam, to będzie dobre. Kurkuma i imbir. Uwielbiam kurkumę. I jest fortyfikowana omega 3. Okej, okay, I like it. To mi też smakuje. No dobrze, skład. Mąka kukurydziana, olej roślinny, olej kukurydziany, olej z siemienia lniennego, aromaty, ser topiony w proszku, zawiera mleko i produkty mlekopochodne. W tym laktozę, kurkuma, imbir, sól, jodowany. Alright. Też z umiarem. Też z umiarem w smaku. Myślę, że to jest ogólnie bardzo ciekawe połączenie smaków. Co nie? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie próbowałam. No, ja też jeszcze nie widziałam. Ale nic takich chipsów. Mega. Nie no, ogólnie wydaje mi się, że to może być taka alternatywa lejsów, ale... Maczug. Maczugi, tak. Lepsza wersja. O, to jest kolejne one ciastko. Ciastko proteinowe. Dobrze. Mamy tutaj białko migdałowe. Ale rzeczywiście skład jest prosty i to mi się podoba. Ej, poczekaj, to jest praktycznie ten sam skład, co w tamtym ciastku. No, przecież ta sama firma. Czyli bazujemy na tym już sami. Wow. A, bo tutaj jest tylko dodane mąka migdałowa. To jest conspiracy ogień. I peski dyni, to jest jedyna różnica. Okej, okay, girl. Też dobre, ale też bardzo słodkie. To jest bardzo słodkie. I to ma... To ma 5,7 gramów cukru, czyli mniej niż w tym pierwszym ciastku. Nie powinno zostawać po smaku. Czuję jakiś posmak, ale nie wiem czego. Przebliż ty. I to było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye! Bye.